Rudzka Industriada zainaugurowana zostanie w samo południe, a program imprezy został tak skonstruowany, by każdy rudzianin odnalazł coś ciekawego dla siebie. W tym dniu nie zabraknie historii ważnych osobowości oraz śląskiej tradycji. U nas Industriada będzie odbywała się z Andzią i Joanną. Andzią, ponieważ Joanna Bartel będzie prowadziła naszą część plenerową Industriady. Tutaj od godziny 12, od samego południa będzie dostępna scena. Dla wszystkich na scenie będą przedstawienia, spektakle, koncerty, nawet konkursy, nie tylko dla kobiet, ale przede wszystkim dla kobiet. Natomiast ta część wieczorna, która będzie odbywała się w kościele ewangelickim od godziny 19, będzie poświęcona kobietom ze śląskich rodów szlacheckich, a przede wszystkim Joannie Gryzik-Szafgotsch. Tutaj gość specjalny, gość honorowy naszej Industriady. Na to spotkanie przyjdzie specjalnie prawnuk Joanny Gryzik, hrabia Hans Ulrich Graf-Schaffgotsch. Będziemy również gościć reżysera filmu o rodzie Szafgoczów, Andrzeja Klamta, więc projekcję tego filmu poprzedzi krótka debata, dyskusja dotycząca właśnie dziejów czy losów rodu Szafgoczów. Później wieczorem właśnie około godziny 20 projekcja tego filmu, a o 20:30 zapraszamy wszystkich na spektakl przygotowany specjalnie na to wydanie Industriady. Industriada w Rudzi Śląskiej to również szereg imprez w plenerze. Industriadę rozpocznie koncert orkiestry dętej, jak to kiedyś na osiedlach robotniczych bywało. Każdemu świętowaniu towarzyszyła orkiestra dęta. U nas również. Rozpoczniemy takim uroczystym przemarszem sprzed kościoła ewangelickiego pod scenę, która będzie ustawiona w okolicach domku numer 24. Ten przemarsz poprowadzą mażoretki, orkiestra dęta, zespół pieśni i tańca Rudzianie, nasi gości honorowi, no i wszyscy zebrani mieszkańcy. Później od samej 12 do godziny 18 przygotowaliśmy na scenie różne atrakcje, m.in. konkurs siekania szałotu, spektakl Rajcula Waży, bardzo fajny, humorystyczny, wszystkim polecam, ale też Ślązaczka na zicher, Śląsko Kobieta Doskonała w wykonaniu naszych cisowianek. Na samym końcu zaplanowaliśmy pokaz mody kolekcji Grażyny Pander-Kokoszki, ale również ten koncert naszych rudzkich młodych artystów. W tym dniu kobiety rządzą, więc atrakcji stworzonych specjalnie z myślą o nich nie będzie brakowało. Obok tego, co będzie się działo na scenie, szereg atrakcji dla najmłodszych, ale nie tylko. Polecam szczególnie sesję zdjęciową w wykonaniu profesjonalnego fotografa dla pokoleń kobiet, czyli zapraszam wszystkie mamy, babcie, wnuczki, siostry do zrobienia sobie sesji zdjęciowej, pamiątkowego zdjęcia oczywiście na tle naszych zabytkowych budynków. Każde panie takie zdjęcie otrzymają na pamiątkę. Również będzie można spróbować, jak to dawniej kobiety, bo właściwie kobiety tu były w gospodarstwie domowym, pracowały. Będzie można spróbować prania na waszbrecie, szpanowania prania czy po prostu biglowania. Więcej informacji na temat rudzkiej Industriady można uzyskać na stronie internetowej www.rudaśląska.pl.